Somerton, Australia, rok 1966. To właśnie tu żyła rodzina Beaumontów, której pewnego gorącego dnia stycznia cały świat legł w gruzach. Beaumontowie mieszkali na przedmieściach Somerton przy 109 Harding Street, kilka minut drogi od plaży. Jim był sprzedawcą lnu podróżującym po okolicy, zaś Nancy nie pracowała, zajmowała się trójką ich dzieci. Podczas australijskich upałów, gdy temperatury rosły prawie do 40 stopni Celsjusza, rodzice pozwalali swoim dzieciom samym jeździć na plażę, nigdy nie napotykając żadnych problemów, co wkrótce miało się zmienić. Arna, ich 7-letnia córka, często żartowała w domu, że 9-letnia Jane ma chłopaka na plaży. Jednak w tym czasie rodzina nie brała tego na poważnie, sądząc, że to tylko żarty dziecka. Rankiem 26 stycznia 1966 roku wszystko zapowiadało się normalnie. Właśnie został obchodzony Dzień Australii, przypominający świętowanie 4 lipca. Gdy temperatura w ciągu dnia zaczęła rosnąć, a dzieci coraz bardziej prosiły o pozwolenie pójścia na plażę, Nancy nawet się nie zastanawiała. Dała im 8 szylingów i 6 pensów i puściła na przystanek, z którego zawsze jeździli. Owy przystanek znajdował się kilka metrów od ich domu, na rogu Harding i Diagonal Road. Około 10:10 dzieci wsiadły do busa widziane przez kilku świadków. Jedna z kobiet jadąca w tym samym czasie dokładnie pamięta, w co były ubrane dzieci oraz książkę małe kobietki, którą trzymała Jane. Po kilku chwilach miały być już na miejscu, plaży, zwanej Glenę. Jednak najbliższa godzina ich pobytu jest zagadką. Ich lokalny listonosz twierdził, że chyba ich widział, idących w kierunku plaży Jetty Road, około 10:30 rano. Również jakaś kobieta przypomniała sobie, że około godziny 11:00 widziała trójkę dzieci bawiących się przy zraszaczu w rezerwacie Kulej. Kulej to duży płat trawy, przypominający park, więc nie było niezwykłe, że dzieciaki bawią się w tej okolicy. Ta sama kobieta zauważyła również młodego mężczyznę, leżącego na trawie twarzą w dół, obserwującego dzieci. Miał on około 6 stóp wysokości, był szczupły oraz posiadał blond włosy. Kilka minut obserwował dzieci, zanim się z nimi zaprzyjaźnił. Nie wiadomo, kim był ten człowiek, lecz od tego czasu stał się głównym podejrzanym. Krążyły pogłoski, że to on mógł być chłopakiem z plaży, o którym często wspominała Arna. Prawdą jest jednak, że widziano, jak dzieci w towarzystwie tego mężczyzny opuszczały plażę. Między godziną 11:45 a 12:15 dzieciaki zostały widziane w Wanzel, pobliskiej cukierni. Za zakupione smakołyki zapłaciły 1-funtowym banknotem, co było podejrzane, gdyż matka nigdy nie dawała im aż tyle. Oznacza to, że prawdopodobnie dostały pieniądze od dziwnego człowieka z plaży. Gdzie był w tym czasie owy mężczyzna? Nie wiadomo. Przypuszcza się, że nie chciałby widziano go z dziećmi w miejscu publicznym, czekając pewnie gdzieś nieopodal. Znalazło się wielu świadków, którzy potwierdzili, że widzieli go z dziećmi na plaży. Kilka osób zauważyło, jak pomaga im się ubierać po zabawie przy zraszaczu. Było to dziwne, gdyż dzieci zwracały się do niego osobiście. Jednak uważano, że pewnie to ktoś z rodziny i nic w tym niepokojącego. Jednak dla ich matki było to coś niewyobrażalnego. 9-letnia Jane była tak nieśmiała, że nigdy nie odezwałaby się swobodnie do obcego człowieka. Nancy Beaumont spodziewała się powrotu dzieci tuż przed południem, więc wróciła do domu wcześniej. Przygotowała lunch i czekała na autobus. Jednak gdy nadjechał, żadne z jej dzieci z niego nie wysiadło. W przeszłości zdarzało im się wracać pieszo lub kolejnym busem, gdy spóźniali się na poprzedni. Wkrótce nadjechał kolejny, lecz i tym razem ani Jane, Arna, ani Grant z niego nie wysiedli. W tym czasie, około 3:00 po południu, Jim Beaumont kończył pracę i wracał do domu. Po powrocie usłyszał od żony, że ich dzieci nie wróciły z plaży. Wspólnie wybrali się na poszukiwania, próbując odtworzyć drogę, jaką prawdopodobnie miały przebyć ich dzieci.
Wracali tam przez następne kilka godzin, jednak nie znaleźli żadnego śladu. Około 7:30 wieczorem, po tym jak całej trójki nie było w domu od blisko 10 godzin, zawiadomiono policję. Rankiem następnego dnia dzieci Beaumontów oficjalnie zostały uznane za zaginione, a policja rozpoczęła śledztwo. Niemal natychmiast wykluczono, że zostały porwane przez fale. Żadna z ich rzeczy nie została znaleziona. Setki wskazówek zaczęły wpływać na policję, która dokładnie zbadała wszystkie ślady. Jak się można domyśleć, wszystkie okazały się ślepymi zaułkami. Badano każdego, kto miał związek z rodziną, od sąsiadów, przyjaciół, aż do współpracowników Jima. Mniej więcej 2 tygodnie po zaginięciu, lokalna gazeta otrzymała tajemniczy telefon. Rozmówca twierdził, że ma Jane, Arne i Granta oraz że chce za nich nagrodę pieniężną i że ma to być dobra nagroda. Telefonistka, która odebrała połączenie, powiedziała, że osoba po drugiej stronie miała obcy akcent. Policja jednak zrezygnowała z tego tropu, tłumacząc, że to prawdopodobnie pierwsze i nie ostatnie połączenie od potencjalnych oszustów. Przez kolejne 6 miesięcy śledztwo utkwiło w martwym punkcie, aż do czasu, kiedy pewna kobieta przedstawiła dziwne informacje. Twierdziła, że w noc porwania dzieci widziała młodego mężczyznę z 2 dziewczynkami i chłopcem, wchodzących do domu obok, który uważała za opuszczony. Kilka godzin później widziała tego samego chłopca, który wychodzi z tego domu i zaczyna iść ulicą, aby po chwili zostać złapanym przez owego mężczyznę. Jednak dopiero po takim czasie, z jakichś nieznanych powodów, przyszła na policję, co zaczęto odbierać za bardzo dziwne, a jej historię uważać za zmyśloną. Listopad 1966. Do Australii przybywa Gerard Cruisset, parapsycholog oraz medium, zaproszony przez pewnego biznesmena zainteresowanego sprawą. Beaumontowie nie chcą mieć z nim nic wspólnego, jednak prasa i ludzie chcą usłyszeć, co ma do powiedzenia w tej sprawie. Pozdrawia on ludzi na plaży, oznajmiając, że znajdzie dzieci w 2 dni i wierzy w to, że są uwięzione pod podłogą niedawno zbudowanego magazynu. Żadne z jego słów nie okazało się prawdą, a sam Cruisset wkrótce wyjeżdża. Od zniknięcia minęły już prawie 2 lata, gdy w 1968 roku nadszedł list, jeden z 2, wysłany z Dandenong, przedmieści Melbourne, rzekomo napisany przez wtedy już 11-letnią Jane. Porównano pismo z jej starym zadaniem szkolnym. Wtedy policja zaczęła wierzyć, że może być autentycznie napisany przez córkę Beaumontów. Pisano w nim, że dzieci mają się dobrze, są zdrowe, pod opieką człowieka, który o nie dba. Kolejny list, który nadszedł, miał być napisany przez samego człowieka, który uważał, że wyznaczył siebie na opiekuna, ale oddałby dzieci w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Jednak nigdy do tego nie doszło. 25 lat później testy DNA potwierdziły, że listy pisał ówczesny nastolatek w formie żartu. Teorii co do sprawcy jest wiele. 7 lat po zaginięciu dzieci Beaumontów, wprost z meczu zostały porwane 2 dziewczynki. 11-letnia Joanne Radcliffe oraz 4-letnia Christy Gordon. Świadkowie twierdzą, że osoba, która tego dokonała, pasuje opisem do porywacza Beaumontów. I tym razem dziewczynek nigdy nie odnaleziono. Rok 2007. Niejaka Ruth McInter składa oskarżenie na policję, jakoby jej ojciec Alan zabił 3 małych Beaumontów. Opowiada o dniu zniknięcia dzieci, że jej ojciec wrócił do domu wraz ze swoim znajomym w zakrwawionej koszuli, twierdząc, że 3 ciała ma na tyle swego samochodu. Również znajoma, która podobno była z nim tamtego dnia, oskarża go o porwanie. Zostaje zidentyfikowany owy znajomy, o którym wspominała córka McIntra. Jest nim Anthony Munro, dawny biznesmen z Adelaide, który w styczniu 2016 roku telefonicznie zostaje wskazany za sprawcę porwania,
a na jaw wychodzą jego przestępstwa na tle seksualnym. Jednak nie ma żadnych szans na przesłuchanie. Kilka lat wcześniej zmarł. Rodzice Jane, Arne oraz Granta wciąż żyją. Mają 90 lat. Ponad 50 lat po zaginięciu swoich dzieci nadal nie otrzymali odpowiedzi, co zdarzyło się tamtego dnia na plaży i czy ich dzieci gdzieś żyją.